Witajcie kochani w nowym filmie. Dzisiaj chciałabym Wam zaprezentować, jak wyglądał lipiec w moim bullet journalu. Jeśli chodzi o mój notatnik, kupiłam go w Budapeszcie, gdyby ktoś się pytał. Już wspominałam o tym w trakcie jednych zakupów, właśnie, które robiłam filmik z Budapesztu. Jeśli ktoś by chciał dokładnie wiedzieć, w którym miejscu, to piszcie w komentarzu. Odeślę jakby co. O, taki włos. No co, przechodzimy zatem. Pierwsza strona. Jakoś nie chciałam się za bardzo tutaj rozdwajać nad tą stroną powitalną. Tak naprawdę wystarczył mi tylko napis lipiec, dekoracja z washi i to wszystko. Tak naprawdę pierwsze tygodnie, dwa tygodnie musiałam przepisać do tego notesu, gdyż dopiero w drugi weekend kupiłam ten notatnik, tak, będąc w Budapeszcie, więc ostatni tydzień, ten przełomowy czerwiec, lipiec oraz ten pierwszy tydzień lipca przypisałam na czysto do tego notatnika. Ja tak naprawdę tworzę głównie tygodniówki oraz rozkłady miesięczne. Każdego dnia tak naprawdę przysiadam i planuję sobie kolejny dzień. Nie rozpisuję tak naprawdę całej tygodniówki na cały tydzień. Nie wydzielam konkretnie, ile miejsca wykorzystam na dany dzień. Wolę to mieć taki bardziej ruchome, gdyż nie lubię wolnych przestrzeni i wolę sobie tak na bieżąco to gospodarować. Każdy dzień tygodnia zajmuje tak naprawdę różną ilość miejsca. Ja lubię dodawać jakieś cytaty, jakieś naklejki. Tu mam akurat zdjęcia z Pragi. W pierwszym tygodniu lipca pojechałam do Pragi. Lubię w ten sposób też to tak uzupełniać, wklejać. Ja traktuję trochę bullet journal jak taki planer, notatnik, kalendarz, troszeczkę połączony z pamiętnikiem, więc lubię takie rzeczy wklejać. Jak widzicie, moja tygodniówka nie zawiera żadnych trackerów, żadnych habit trackerów i tym podobne, gdyż to się u mnie po prostu nie sprawdza. Idziemy dalej. Mamy już rozkładówkę miesięczną, lipiec. Ja w takiej rozkładówce, w rozkładzie miesięcznym planuję takie rzeczy w przód, tak? Tak jak tu miałam zaznaczone jakieś wyjazdy do Krakowa, powrót do pracy, gdyż miałam pierwsze dwa tygodnie urlopu. Co tu jeszcze, że miałam spotkanie z koleżanką i to głównie takie rzeczy, których nie mogę umieścić od razu w tygodniówkach. I też mamy pierwszy tydzień pełny, tydzień lipca. Tak jak widać, głównie się skupiłam, bazowała na takim kolorze turkusowym, washi także. Tutaj, jak wspomniałam, w drugim tygodniu byłam w Budapeszcie, więc też wykleiłam sobie zdjęciami tygodniówkę, na taką, żeby mieć pamiątkę. Kolejny tydzień lipca, tu już mamy bardziej taki styl troszkę vintage, trochę w kwiatki, takie kolory brzoskwini. Tak jak widać, poza naklejkami lubię uzupełniać gdzieś takie rzeczami, jak na przykład jaki film oglądałam, tu akurat oceniałam też taki film mniej więcej. Tu akurat sobie odhaczyłam, że 100 osób już mnie śledziło na Instagramie. Takie po prostu rzeczy, wszystko co przydatne, co jest zadania. Oraz rzeczy, które powinnam gdzieś tam pamiętać. Kolejna strona to jest bardziej strona taka pamiętnikowa. To jest właśnie, tak jak wspomniałam, 100 osób mnie zaczęło śledzić już na Instagramie, więc po prostu zrobiłam taką stronę pamiątkową, dokładnie 12 lipca. Tu akurat sklejam washi, gdyż strona niestety naderwałam, tak, więc nie chciałam kleić, więc washi poszło w ruch i uratowało notatnik. Kolejna strona to są rachunki. Większość resztę miesięcy przed lipcem przepisałam sobie, żeby mieć tak naprawdę pogląd na pełny rok. I tak jak widać, śledzę sobie wszystkie opłaty i tym podobne. Kolejny tydzień to już jest motyw Totoro. Tak jak wspomniałam jednokrotnie, uwielbiam anime z firmy Ghibli. Mój sąsiad Totoro jest jednym z moich ulubionych. Uwielbiam także Spirit Way oraz Narzeczoną dla kota. Uwielbiam tą postać. I tak naprawdę cała kolorystyka skupiła się na odcieniach zieleni. No i tu włączyłam też mniej więcej gdzieniegdzie washi. Tak jak widać, bardzo często też zamieszczam różnego typu cytaty, takie motywujące. Bardzo lubię to. I oczywiście odhaczam, że gdzieś tam jakieś filmy oglądam i tym podobne. Kolejne dwie strony to są tak naprawdę... śledzę swoje social media. Pod koniec maja dopiero zaczęłam śledzić, ile osób mi śledzi na Instagramie, Facebooku. Subskrybujemy kanał na YouTubie. Natomiast po prawej stronie tak naprawdę zrobiłam sobie taką stronę, gdzie śledzę sobie, kiedy dodałam jakąś treść na
swoją stronę Facebooka, na Instagrama, czy film na YouTube'a. Tak, żeby mieć w ogóle podgląd, kiedy jestem mniej więcej aktywna, a kiedy się, w cudzysłowie, leniuchuję, tak? Nie robię tego, co powinnam. Idziemy dalej. Kolejna strona to jest strona też taka ze wzorkami. Tu jest akurat efekt, który chciałam uzyskać przy pomocy pisaków. Taki efekt washi, bez korzystania washi. Na ten temat robiłam też filmik, jest on na kanale, więc zapraszam. Też wrzucę w opisie tego filmiku odesłanie. Bardzo fajne rzeczy można uzyskać. Tak jak widać, o, tu też, jeśli nie zauważyliście, moja rozkładówka miesięczna też właśnie miała taki efekt, bardzo fajnie to wygląda. Nie trzeba kupować washi, można wytworzyć sobie multum różnych wzorów, tak naprawdę. Jedyne, co nas ogranicza, to wyobraźnia. Kolejna strona też pamiętnikowa, akurat wybrałam się z koleżanką na film Alibi.com, francuska komedia, bardzo fajna, bardzo śmieszna, naprawdę. Jeżeli ktoś planuje, polecam z całym serduchem. Kolejna tygodniówka. To już jest tydzień taki różowo-fioletowy, którego motywem przewodnim jest jednorożec. Tak, i to tak jak widać, zawsze gdzieś tam jakiś cytat umieszczam, jakieś zdjęcia. Zawsze mam rozkład miesięczny, jak to wygląda. Kolejne strony, niestety nie pokażę Wam kolejnych dwóch stron, gdyż to są strony, w których zamieszczam swoje pomysły odnośnie filmów, jakie chciałabym stworzyć na kanał na YouTube'a. Więc przepraszam Was, ale nie chciałabym tego upubliczniać, żeby ktoś to widział. Moje plany, moje pomysły i tym podobne, to zachowuję tylko dla siebie. I tu mamy już ostatnią stronę lipcową. 100 osób polubiło już moją stronę na Facebooku, dokładnie 27 lipca. No i co? No i to jest tyle. To jest cały mój lipiec. Jeśli widzicie, to ja tak naprawdę nie dużo tworzę stron, tak naprawdę mój bullet journal to się składa głównie z rozkładu miesięcznego oraz tygodniówek. Tak jak już wspominałam wcześniej, może moja każda tygodniówka nie jest na sztywno rozpisana na cały tydzień, gdyż, tak jak mówiłam, nie lubię jakichś wolnych przestrzeni, jakichś luk, to mi się strasznie nie podoba. Tak jakbym czegoś nie zapisała, albo coś się nie odbyło, albo nie rozpisałam czegoś, wolę sobie każdego wieczora usiąść i rozpisać sobie kolejny dzień. I co jeszcze? No tak, tak jak wspomniałam, nie tworzę dużo stron takich z trackerami. Nie mam jakichś happy tracker, mood tracker i tym podobne. No dla mnie tak naprawdę takie strony są bezużyteczne. To ładnie wygląda, tak? Bardzo fajnie. Jak widziałam u dziewczyn, no po prostu ślicznie to wygląda w notesach, takie kolorowe strony. Jednakże u mnie to nie sprawdziło się, tak? Od zeszłego roku, jak spróbowałam multum różnych wersji, różnych tygodniówek, rozkładów, to po prostu okazywało się, że miałam połowę nieuzupełnioną, połowę mi się nie chciało, coś nie uzupełniałam, czegoś już nie pamiętałam albo zapominałam. I dlatego nie tworzę tego typu stron, bo są dla mnie po prostu bezużyteczne. Tworzę tylko to, co jest dla mnie po prostu istotne i potrzebne. I co jeszcze? A, i tak naprawdę jeśli spojrzycie na każdy dzień mój, to jest tak naprawdę, ja dzielę, można powiedzieć, na trzy rzeczy. Nie mam też klucza, to też jest dla mnie istotne, dla mnie jest on bezsensowny, bezużyteczny. Oczywiście każdy ma swój pogląd na ten temat, ja akurat nie użytkuję, tak samo nie mam spisów treści, dla mnie to jest bezużyteczne, to jest tylko marnotrawstwo miejsca, czasu i tym podobne. Dzień składa się z trzech elementów. Odznaczam sobie rzeczy, które muszę wykonać. To są na przykład zakupy, coś muszę zapłacić, jakieś rachunki, gdzieś muszę iść. Odznaczam to kółkiem jako tak zwane zadanie. Odhaczam też tak naprawdę, odhaczam. Zapisuję, co na przykład główny posiłek w ciągu dnia, czyli obiad. I trzecia rzecz to są tak zwane takie, coś się wydarzyło, coś można zapisać, coś się pojawiło. Tak jak na przykład tu sobie pisałam, że zamówiłam na przykład pisaki, zakreślacze z AliExpressa. Albo na przykład, co tu mam jeszcze, że na przykład się wybieram na spacer na Pole Mokotowskie, albo że mi się chciało spać, tak. I takie rzeczy odhaczam takim krzyżykiem. I to tyle. Tak wygląda mój bullet journal. Nie jest jakoś mega spektakularny. Nie ma multum stron, tak jak mówiłam. Wszystko się sprowadza tylko do tego, co mi jest tak naprawdę niezbędne. Zwłaszcza, że już przerobiłam multum rozkładówek, multum różnych list i po prostu no nie, no to co mi jest niepotrzebne nie tworzę, nie dodaję, nie zapisuję.
No i co? I to byłoby tyle. Zapraszam Was do kolejnego filmu. Mam nadzieję, że coś się Wam spodobało. Może będziecie chcieli sobie skupować może jakąś, którąś z moich rozkładówek. A może mój sposób się Wam spodoba. Zapraszam do kolejnych filmów. I na razie. Buźka!